Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Jak Polki zadziwiły świat w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Nazywam się Karina Wanda-Olszowska. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt prowadzić właśnie tę rozmowę o Polkach w różnych kontekstach. Dzisiaj porozmawiamy o Polkach w kontekście edukacji, czyli czymś oczywistym, a z jednej strony bardzo ważnym, wpływającym na kształt całego społeczeństwa. Moimi Państwa gośćmi są profesor Małgorzata Dajnowicz, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Profesor Agnieszka Chłosta-Sikorska, Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz profesor Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński. Witam Państwa. Chciałabym tutaj zacząć od pierwszego pytania i skierować go do pani profesor Agnieszki Chłosty-Sikorskiej i zapytać o początek edukacji w Krakowie. Zaczniemy od tego Krakowa, a potem przejdziemy dalej. I zapytać o tak, jakie ważne postacie warto w tym kontekście wymienić. Jak to w ogóle było odbierane w społeczeństwie, ten początek tej kobiecej edukacji? Czy wywołało to jakieś zdziwienie, czy wręcz zadowolenie? Jak to wyglądało w kontekście Krakowa? Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że mam tutaj dużą rolę do spełnienia, to znaczy się w bardzo skondensowany sposób powiedzieć o czymś, co jest zjawiskiem bardzo szerokim. Więc żeby też nie przedłużać, powiem może tak, że wykluczenie kobiet z uczestnictwa w życiu publicznym, w tym także z edukacji, ma swoje początki właściwie w początkach cywilizacji, tak byśmy mogli powiedzieć, ale nie tutaj teraz umówiłyśmy się tutaj, że będę odnosić się do tego, jak to się wszystko zaczęło, żeby kobiety mogły studiować i mogły się uczyć. Wtedy myślę, że mogę Państwa przenieść do Krakowa wieku XIX, kiedy tak naprawdę nasze miasto stało się takim miejscem, gdzie ta walka o prawa kobiet była bardzo silna. Oczywiście inne miejsca, chociażby Warszawa, też tutaj, mieszkanki Warszawy też mają swoje zasługi na tym polu, ale trzeba przyznać, że Kraków i Galicja w tym okresie XIX-wiecznym czy przełomu XIX-XX wieku spełniało rolę szczególną, dlatego że tutaj trochę warunki do działania, do walki były inne niż w zaborze pruskim czy w zaborze rosyjskim. Chciałam jeszcze się odnieść do tego, że takie właśnie wykluczenie kobiet z uczestnictwa w życiu politycznym, w edukacji wynikało między innymi z tego, że istniało takie powszechne przekonanie o dominującej roli mężczyzn w społeczeństwie, że istniała zależność kobiet od mężczyzn na bardzo wielu polach, prywatnym, ekonomicznym, towarzyskim, właśnie edukacyjnym czy zawodowym, a obecność kobiet w życiu narodowym była bardzo ważna. Polki angażowały się w starania, które zmierzały do odzyskania niepodległości, działały w wielu tajnych organizacjach politycznych, społecznych, zawodowych, oświatowych właśnie, a tym samym zwiększała się ich samoświadomość i coraz częściej słychać było głosy zmierzające, czy też nawołujące do tego, żeby dać kobietom równe z mężczyznami prawo do edukacji i do tego, żeby mogły się uczyć. I mamy takie dwa ważne miejsca w Krakowie właśnie w XIX wieku. Pierwsze to są wyższe kursy dla kobiet imienia Adriana Baranieckiego, a drugie to Szkoła Sztuk Pięknych dla kobiet Marii Niedzielskiej, które otworzyły swoje podboje na mieszczki i na ziemianki, ale to były takie szkoły, gdzie ten program nauczania był taki dostosowany właśnie do kobiet, nie można było, kończąc te szkoły, studiować, dlatego że nie można było zdawać matury, która była wystarczającą przepustką do tego. I z biegiem czasu też pojawiły się żeńskie seminaria nauczycielskie, to tylko tak króciuteńko powiem, że między innymi taka krakowianka Antonina Machczyńska właśnie takie jedno z seminariów założyła.
Ale pierwsze odstępstwo od tej reguły pojawiły się właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pozwolono kobietom na studia eksternistyczne. Mamy takie dwie szarytki, Konstancję i Filipę Studzińską, które właśnie na Wydziale Farmaceutycznym zdobyły jako właściwie pierwsze kobiety na świecie tytuł magistra farmacji. One uczyły się pod okiem przyzwoitki oddzielnie, no ale mimo wszystko już jakby taka, powiedzmy obrazowo, szczelina w tych drzwiach do edukacji kobiet została zrobiona. Dlatego, że potem mamy trzy takie, myślę, że coraz bardziej znane i pamiętane w Krakowie studentki, też hospitantki, czyli mogły uczęszczać na zajęcia dopiero po uzyskaniu zgody od profesorów. To była Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa, Stanisława Dowgiało i Janina Kosmowska, które też studiowały farmację i skończyły ten kierunek studiów z dużym sukcesem, dlatego że potem po studiach one nie tylko jakby pracowały w zawodzie albo no działały też na rzecz uzyskania praw kobiet, między innymi do edukacji, i zrobiły też dalej kariery w tym zawodzie, bo na przykład Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa założyła pierwszą w Krakowie drogerię, którą prowadziły kobiety, czyli taką, gdzie moglibyśmy porównać to do apteki, ale tam nie tylko lekarstwa, tylko też różne kosmetyki można było nabyć. Stanisława Dowgiało też pracowała jako farmaceutka w Rosji, a Jadwiga Kosmowska założyła pierwszy w Krakowie zakład kefirowy, bo wtedy kefir był bardzo popularny i można było go używać do różnych rzeczy i miał większe zastosowanie nawet niż dzisiaj sobie to wyobrażamy. Pierwszą studentką, która rozpoczęła studia w Szkole Sztuk Pięknych, to znana malarka Zofia Baltarowicz-Dzielińska. I chciałam jeszcze na koniec tej mojej wypowiedzi przywołać jedno nazwisko. To jest Kazimiera Bujwidowa. Dlatego, że właściwie to, o czym powiedziałam wcześniej, zadziało się między innymi dzięki jej staraniom. Dlatego, że to była bardzo znana w Krakowie działaczka społeczna, powiedzielibyśmy dzisiaj nawet liderka ruchu emancypacyjnego, która rozpoczęła ze swoimi koleżankami taką akcję słania listów do władz rektorskich krakowskich uniwersytetów z prośbą o to, żeby te uniwersytety się właśnie na te krakowianki, czy też na te studentki otworzyły. I tak się też stało właśnie między innymi dzięki tej akcji. Ona też była inicjatorką, czy współinicjatorką otworzenia czytelni dla kobiet w Krakowie, czy też utworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt, które właśnie miało maturę i program tożsamy jak w tych placówkach męskich. Dzięki temu też potem te kobiety, te krakowianki, o których powiedziałam, mogły studiować. Więc naprawdę tutaj w naszym mieście w tym okresie się bardzo dużo działo i te kobiety, o których powiedziałam, czy też o wiele innych, o których myślę, że jeszcze dzisiaj powiemy, mają duże zasługi właśnie na polu edukacji, bo albo same się edukowały, albo potem edukowały inne i kolejne pokolenia, no i kobiet i mężczyzn też, bo wiele z nich pracowało jako nauczycielki, więc na pewno te takie bardzo silne XIX-wieczne ruchy tutaj mają duże znaczenie dla tego ruchu edukacyjnego. Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę zostać przy Krakowie i przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakby drugie pytanie zadać pani profesor Marii Stini, zapytać właśnie o Uniwersytet Jagielloński, o tym, jak wygląda obecność kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakby chodzi mi tutaj zarówno o studentki, jak i o kadrę. Jakie były problemy, wyzwania, jakby o czym warto pamiętać w kontekście, o czym, jakby jak to wyglądało z perspektywy Uniwersytetu Jagiellońskiego? Dziękuję. Tutaj bardzo ładne wprowadzenie zrobiła pani profesor Agnieszka Posta-Sikorska, która wspomniała o tych trzech muszkieterkach, jak je nazywam, które spowodowały właśnie pewne zamieszanie, nazwijmy to, na uniwersytecie poprzez właśnie tą listę, tą całą akcję podań składanych na ręce władz uniwersyteckich z prośbą o możliwość kontynuowania studiów, ponieważ większość tych pań przeszła taką dość dłuższą drogę dotarcia do uniwersytetu, dlatego że uniwersytety postawiły w zasadzie jeden warunek. Należało mieć maturę męską, nazwijmy to, tak, czyli pełną maturę po ukończeniu 8-letniego gimnazjum. I tutaj była ta bariera, którą należało pokonać.
Pierwsza szkoła żeńska z pełnym programem szkoły męskiej powstała właśnie w Krakowie, tylko powstała ona w roku 1896. Natomiast już w 1997 właśnie pojawiły się pierwsze panie, które nie zawsze otrzymywały pełnię praw studenckich, czyli nie miały takiego statutu oficjalnej studentki, tylko miały statut albo hospitantek, albo studentek nadzwyczajnych. To wszystko zależało od tego, z jakim doświadczeniem edukacyjnym już przyszły. Czy miały ukończone liceum, czy miały ukończone kilka klas, czy były to absolwentki szkół na przykład z Królestwa Polskiego, bo tutaj to trzeba pamiętać, że wiele pań via studia paryskie, genewskie, właśnie starały się o to, aby móc jednak studiować na spolonizowanym Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ no, koszty studiów za granicą były niewspółmiernie wysokie do możliwości. I kiedy dopuszczono studentki w roku 1897 do studiów, już w roku następnym na rok akademicki kolejny 1897-98 wpisało się aż 122 kobiety, właśnie o bardzo różnym na razie statusie studenckim. I ta liczba bardzo szybko rosła, dlatego że już przed pierwszą wojną światową to było blisko 500 kobiet. I tu trzeba przyznać, że odsetek kobiet studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim był wyższy niż w Pradze, niż w Wiedniu czy we Lwowie, gdzie ten odsetek kształtował się w granicach 8-9%, w Krakowie to było 14%, a więc to była duża grupa kobiet, młodych kobiet. To pojęcie będzie bardzo szerokie, ponieważ w tym pierwszym rzucie to były kobiety od 18 roku nawet do 53 roku życia, więc nazwijmy to, był to taki ruch rzeczywiście bardzo entuzjastyczny, panie bardzo chciały uczestniczyć w wykładach, tylko ze względu na ten właśnie różny status miały różne prawa, więc hospitantki mogły tylko i wyłącznie uczestniczyć w wykładach, przysłuchiwać się nim. Studentki nadzwyczajne mogły po 3 latach studiów nabywać uprawnień nauczycielek do seminariów nauczycielskich. No a pozostała grupa już mogła w pełni kończyć studia, kończyć jakimś tytułem zawodowym. I to było dość istotne. Jakie się pojawiły kwestie? Kwestie były różnego rodzaju. Przede wszystkim stosunek wykładowców do kobiet. On był różny. Część panów z entuzjazmem podchodziło. Było to grono profesorów, które wspomagały Bujwidową w tworzeniu szkoły, tej właśnie 8-klasowej gimnazjalnej szkoły dla kobiet. Ale były też osoby, które uważały samą obecność kobiet na wykładach za swego rodzaju dopust Boży. A więc zarzucano im, że przyszły tutaj po prostu poszukać sobie męża, że generalnie mają zły wpływ, bo rozpraszają panów i że ich możliwości intelektualne no, mogą być różne. Mogą, ponieważ jak się potem okazało, kobiety niczym nie ustępowały, a często wynik ich egzaminów było wiele wyższe niż ich kolegów studentów. Pierwsze studentki, jak tutaj już wspomniała pani profesor Sikorska, zapisały się na farmację. I tutaj muszę powiedzieć, że ta farmacja miała już w Krakowie nieco wcześniejszy epizod, bo w czasie funkcjonowania pierwszej reformy kołłątajowskiej w XIX wieku właśnie Kołłątaj zdecydował się, że kształcenie położnych powinno być oparte o wydział lekarski i żeby one w pełni mogły bezpiecznie wykonywać swój zawód, powinny taki kontakt mieć. I pierwsze położne wykształcone przy Uniwersytecie Jagiellońskim pojawiały się już w wieku XVIII. Ale wracając do tych problemów XIX-wiecznych, jak powiedziałam, no kwestia, nazwijmy to, tego komfortu studiowania była różna. Druga kwestia to była kwestia bardzo prosta, mianowicie no, trzeba było gdzieś mieszkać w Krakowie. I przez długie lata studentki borykały się z poszukiwaniem odpowiednich pomieszczeń do tego, aby móc spokojnie studiować. Część
znalazła takie miejsce w domach tworzonych przy zakonach. Na przykład Urszulanki otworzyły takie właśnie rodzaj, nazwijmy to, może wcześniej hotelu to nie będzie, natomiast bursy, o może w ten sposób to będzie chyba najlepsze. Dlatego te starania o ten komfort studiowania trwały bardzo długo, bo dopiero w 1939 roku utworzono pierwszy żeński akademik. To była i jest słynna Nawojka. No, nazwa też nawiązująca do pewnej legendy odnośnie ambicji kobiet do studiowania. Mniej więcej około roku 1906 pojawił się pierwszy doktorat kobiecy i tych doktoratów do roku 18 było już kilkadziesiąt, ponad 50 na Wydziale Lekarskim, który krótko się bronił przed kobietami, bo w 1900 roku zdecydował się na przyjmowanie pań pomimo sprzeciwu tuzów niektórych. No, słynny, znakomity zresztą chirurg Ludwik Rydygier, patron wielu szpitali, bardzo ostro występował przeciwko kobietom. No, w ogóle uznawał, że kobieta chirurg to jest coś absolutnie niemożliwego. A kobieta lekarz, no, czasami mówił bardzo wprost, że to rodzaj lekarza bastarda, który nie poradzi sobie, a nawet nie powinien pełnić tego zawodu, ponieważ no, będzie musiał na przykład badać mężczyzn, no, a to już wydawało się być jakimś przekroczeniem pewnego tabu. Bardzo też bronił się przeciw paniom Wydział Prawniczy, skutecznie zresztą. Dopiero w roku 1919 ustawą państwową zdecydowano o tym, że kobiety będą miały prawo do studiowania również na Wydziale Prawniczym. Także ten proces takiego osadzenia się kobiet na studiach był stosunkowo długi i do roku 1939 nie udało się uzyskać żadnej habilitacji, ale tych doktoratów było ponad 90, więc to stanowiło pewien punkt wyjścia do dalszych losów karier już w odrodzonej Rzeczpospolitej. Wtedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi habilitacjami i z pierwszymi profesurami kobiet, naukowczyń, które no, były naprawdę wyjątkowymi postaciami. Dziękuję bardzo Pani Profesor. No i teraz na koniec tej pierwszej części pytań chciałabym przyjść do Pani Profesor Małgorzaty Dajnowicz i zapytać o to, bo jakby często rozmawia się właśnie o historii Polek z perspektywy Krakowa i Warszawy. Ja bym chciała zapytać o perspektywę taką bardziej regionalną. Białegostoku wykorzystuję to, że to Pani Profesor jest z Uniwersytetu z Białegostoku i zapytać się, jak to wyglądało właśnie z perspektywy nie tych głównych ośrodków i jakie kobiety związane z regionem są warte właśnie zapamiętania, przedstawienia szerszej publiczności. Jakie sylwetki tutaj warto wskazać historię, dlatego że właśnie myślę, że ten program jest taką dobrą okazją do tego, żeby zachęcić Państwa, którzy nas słuchają, tego, żeby poszerzać swoją wiedzę i szukać więcej, ale żeby szukać, trzeba wiedzieć najpierw, kogo warto na początek znaleźć, żeby potem poszerzyć swoje badania. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Region Polski północno-wschodniej, czy ziemie północno-wschodnie, bo tak moglibyśmy traktować Białystok i ziemie ościenne, to również przełom wieku XIX i XX, kiedy to Polki, kobiety zamieszkujące te ziemie, większą intensywnością niż wcześniej poszły do szkół. Oczywiście edukacja stwarzała pole do aktywności też szerszej, innej aktywności na niwie społecznej, na niwie zawodowej, ale także w polityce. Druga połowa wieku XIX jest to czas, kiedy inteligentki głównie podejmowały kształcenie już nie tylko elementarne, ale kształcenie właśnie w szkołach średnich, a nawet w szkołach wyższych, o czym tu mówiły też w sposób znakomity moje poprzedniczki. To nie tylko Uniwersytet Jagielloński, gdzie również kobiety z ziem północno-wschodnich studiowały, ale uniwersytety na zachodzie i przede wszystkim w dużej mierze były to kobiety, które kształcenie czy pierwsze kroki edukacyjne stawiały, dzisiaj byśmy powiedzieli, za wschodnią granicą kraju, czyli Wilno czy Lwów.
Kobiety, które swoją aktywność okazywały w początkach wieku XX, w dwudziestoleciu międzywojennym, to te, które związane były w znaczącej mierze właśnie z Wilnem czy ze Lwowem. Przykładem takich kobiet, prezentowanych zresztą na wystawie, którą miałam przyjemność otwierać przed kilkoma miesiącami, dotyczącą właśnie kobiet w edukacji i nauce. Nazwałam tę wystawę pionierkami, dlatego że te kobiety otwierały też perspektywy myślenia dla innych kobiet. Były to lekarki, były to prawniczki, nauczycielki w znaczącej mierze, ale również te, które swoją aktywność realizowały w różnych inicjatywach społecznych, a także pisarki. Dużą aktywnością i myślę takim dobrym przykładem do naśladowania były to właśnie pisarki. Wyśmienite kobiety, które związane z Białymstokiem, ale szerzej z regionem Polski Północno-Wschodniej, to wymienię, myślę, znane wszystkim, takie jak chociażby pisarki Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka. Maria Konopnicka to przede wszystkim, ponieważ urodziła się w Suwałkach, to również ziemie północno-wschodnie, a Eliza Orzeszkowa inicjowała własną aktywnością i kontaktami właśnie inteligentki suwalskie. Mieszkała przecież zupełnie niedaleko, bo w Grodnie, i bardzo często odwiedzała Suwałki. Również taką znakomitą postacią, którą warto byłoby przywołać, jest Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska, która również urodziła się w Suwałkach, zmarła w 1963 roku w Londynie, więc w tym roku obchodzimy rocznicę jej śmierci. Była to też osoba wyjątkowa, związana z socjalistami, związana właśnie z ruchem politycznym socjalistów. Również stanowiła taki znakomity przykład do naśladowania dla innych kobiet. Czy kobiety chociażby związane z Łomżą, byśmy dzisiaj powiedzieli z ruchem narodowym, to kobiety lutosławskie, zaprzyjaźnione zresztą z Romanem Dmowskim i związane właśnie z ruchem narodowo-patriotycznym. Taką, myślę, żeby podać taki jakiś przykład wyjątkowy, nieznanej szerzej postaci, Anna Staniszewska, Suwałk, inteligentka suwalska, która w Suwałkach, szanowni państwo, w 1908 roku założyła Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet. Inicjatywa absolutnie wyjątkowa, publikowała na łamach prasy, miała swoją rubrykę właśnie dotyczącą równouprawnienia kobiet i stanowiła taki przykład i inspirację dla innych kobiet, które już w dużej mierze, w jakiejś większej aktywności okazywały te różnego rodzaju obszary po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Bo chociażby także później w parlamencie występowały też i kobiety związane z regionem ziem północno-wschodnich. Przykładem Ewelinę Pepłowska, która związana była z ruchem narodowym z Łomży, natomiast duchowo, intelektualnie także związana z Lwowem. Także bardzo często te kobiety edukację swoją, jakby pierwszą edukację podejmowały właśnie we Lwowie, w Wilnie i po odzyskaniu niepodległości okazywały tę aktywność, inspirowały inne kobiety właśnie w Białymstoku i w, powiedzmy, ziemiach przyległych do Białegostoku. Dziękuję bardzo za wystawę pionierki. Na pewno za chwilę jeszcze wrócimy, ale chciałabym się jeszcze na chwilę przenieść do Krakowa i zapytać panią profesor Marię Stinię o gimnazja koedukacyjne w Krakowie. Jakby kiedy powstały i jakby też chciałam dodać tutaj jakby gimnazja mniejszości religijnych, o których się często, bo w tej perspektywie aktualnej też jakby zapomina, że jakby ten podział tutaj mniejszościowy był wcześniej troszkę inny niż mamy teraz w Polsce. Chciałam zapytać, jak tam wyglądała kwestia edukacji żeńskiej oraz też kwestia nauczycielek, bo to przecież one przyczyniały się do kształcenia młodzieży, więc pani profesor, oddaję głos.
Tak, jeśli chodzi o edukację, to co, tutaj też to problem jest szalenie szeroki i złożony, dlatego że to jest proces, który trwał przez praktycznie cały wiek XIX. Natomiast jeżeli mielibyśmy się skupić na Krakowie i na Galicji, bo to jednak jest troszeczkę z sobą połączone, mianowicie były dwa problemy. Po pierwsze, było, jeżeli bierzemy pod uwagę szkoły o charakterze elementarnym, no to w sposób naturalny trudno było tworzyć osobne oddziały dla dzieci wiejskich czy miejskich na poziomie elementarnym. I tam jak gdyby to było stosunkowo tak ewolucyjnie przechodziło. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, które jednak były wyraźnie podzielone, czyli państwowe szkoły były szkołami męskimi, mam na myśli gimnazjum ośmioklasowe kończące się maturą, natomiast nie było państwowych szkół żeńskich. Wszystkie szkoły żeńskie, jakie powstały w Galicji, licea i gimnazja, miały charakter szkół prywatnych. Niemniej jednak one były w niewystarczającej liczbie i w związku z tym poza jak gdyby systemem edukacji pozostawała bardzo duża grupa dziewcząt chętnych do zdobywania wiedzy, a pozbawionych możliwości. W związku z czym władze umożliwiły, zwłaszcza w tych gimnazjach, gdzie nie było szkół żeńskich, na to, aby uczennice w formie hospitantek uczestniczyły w zajęciach w gimnazjach męskich. Rozwiązywano to różnie, albo przy czym właśnie obowiązywał jednak pewien, nazwijmy to, cenzus ilościowy, to znaczy nie mogły przekroczyć od 5 do 10% liczby uczniów i mogły wówczas uczestniczyć w takich zajęciach, natomiast egzamin musiały zdawać w gimnazjum męskim, w wydzielonych gimnazjach, gdzie po prostu tworzono dla nich, jako dla niemalże eksternistek, taki osobny system egzaminacyjny. Natomiast z pierwszą próbą koedukacji mamy do czynienia również w placówce prywatnej w Krakowie. Była to szkoła Marii Remontowej, która w roku 1906 utworzyła tutaj taki, nazwijmy to, zespół szkół współcześnie, czyli utworzyła szkoły, klasy takie elementarne oraz gimnazjum. I ponieważ w tych klasach elementarnych prowadziła koedukację, ona w sposób automatyczny zaczęła przechodzić dla tych dzieci, które pozostały dalej w jej szkole, właśnie do tej edukacji gimnazjalnej. Czyli przygotowującej do matury. Więc rok 1906 możemy uznać za pierwszą udaną próbę. Niestety zakończyła się ona w wyniku wybuchu I wojny światowej. Po prostu tutaj kwestie finansowe, kwestie odpływu uczniów, część uczniów wyjechała, ewakuowała się z Krakowa, sama szkoła też się ewakuowała i po powrocie już nie udało się postaci reaktywować, ale z kolei rok 1918 przyniósł ogólne zmiany w przepisach prawnych, które umożliwiało tworzenie placówek o charakterze koedukacyjnym. Praktycznie w szkołach powszechnych koedukacja stała się pewną normą, w szkołach średnich niekoniecznie. Około 20% szkół państwowych miało charakter koedukacyjnych i około 48% szkół prywatnych przyjęło koedukację jako swój sposób działania. Należy pamiętać też o inicjatywie pozakrakowskiej, chociażby w Wilnie, Ślązak, zresztą Jan Niemiec, który też stworzył prywatną placówkę, podjął jeszcze w okresie autonomicznym próbę stworzenia tam koedukacyjnego gimnazjum, ale władze oświatowe zabroniły mu kontynuowania tego, jak wówczas nazywano, eksperymentu, ponieważ bardzo obawiano się, że zestawienie wieku dojrzewania chłopców i dziewcząt obok siebie może sprawiać różnego rodzaju problemy natury, różnorakiej, nazwijmy to. Dziękuję bardzo, pani profesor. Ja chciałam do pani profesor Małgorzaty Dajnowicz wrócić i jakby o tych pionierkach zapytać, w sensie co to jest za wystawa, czy dalej można ją gdzieś oglądać? Jakie tam się jeszcze pojawiają ciekawe postacie, które warto sobie zapamiętać, szczególnie te związane z edukacją, jakby pani profesor mogła więcej o niej opowiedzieć?
wystawa prezentująca kilkanaście kobiet związanych nie tylko z regionem Polski północno-wschodniej. Są na niej prezentowane kobiety, które są związane z edukacją, z nauką różnych dziedzin. Wymieniane były tu farmaceutki, właśnie te wymieniane tu przez panią profesor również są prezentowane na tej wystawie. Są prawniczki, nauczycielki, kobiety różnych zawodów i różnego wykształcenia. Chcieliśmy poprzez tę wystawę pokazać bardzo różne pola aktywności kobiet i także drogi, które prowadziły poprzez edukację do różnych tych właśnie aktywności, do różnych zawodów, różnych profesji. Były to kobiety wyjątkowe, w znaczącej większości żyjące na przełomie wieku XIX i XX. Ich aktywność ukazywana była właśnie od końca wieku XIX. Nie jest to przypadkiem, dlatego że kobiety właśnie w tym czasie w większej mierze niż wcześniej taką aktywność podejmowały. Była to aktywność w organizacjach społecznych, były to pierwsze kroki polityczne, a także w większej mierze niż wcześniej praca zawodowa. Kobiety związane z Białymstokiem, z Suwałkami, z Łomżą, ale także i z szerszą przestrzenią terytorialną, których sława sięgała Polski, a nawet czasami przestrzeni międzynarodowej. Wystawa ta była prezentowana w różnych miejscach, głównie w naszym regionie, w Białymstoku, między innymi na Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Białostockiej. Aktualnie jest prezentowana na moim Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych. Była też prezentowana w przestrzeniach kampusu uniwersyteckiego, ale i także w innych miejscowościach w okolicach Białegostoku, w domach kultury. Byliśmy też zapraszani do prezentowania właśnie tej wystawy. Oczywiście jesteśmy otwarci, wracamy do tych wątków. Również udało nam się zrealizować produkcję filmową mówiącą o tych kobietach i o ich aktywności. Ale wracając już do samych sylwetek, jest tam prezentowana, wymieniana chociażby suwalska inteligentka, pisarka Maria Konopnicka, inteligentka Anna Staniszewska, ale także chociażby nauczycielka związana z tajnym nauczaniem w Białymstoku Maria Kolendo, czy lekarka Irena Białówna, znana w Białymstoku, związana również z Uniwersytetem Medycznym. Także farmaceutki, prawniczki, także ta przestrzeń do rozważań na temat tych kobiet jest dosyć szeroka i staraliśmy się pokazać różne kobiety, ich drogi poprzez właśnie edukację do nauki i różnych przestrzeni aktywności do pracy zawodowej, także dostępnej we wcześniejszym okresie głównie w świecie męskim, tak jak chociażby świat prawniczy czy lekarski, a w późniejszym czasie także te przestrzenie były dostępne kobietom. Dziękuję bardzo. Pozostając w temacie projektów, chciałabym zapytać panią profesor Agnieszkę Chłostę-Sikorską, projekt Krakowianki, o to właśnie, co to za projekt, jakie postaci się tam pojawiają, co z tego, gdzie go można znaleźć i co z niego warto zapamiętać. Czym jest ten projekt, pani profesor? Bardzo dziękuję za to, że możemy o tym porozmawiać, dlatego że projekt, który uważam zasługuje na szersze rozpropagowanie, jakby jego premiera przypadła niestety na okres agresji Rosji na Ukrainę. Dlatego też ten projekt nie mógł wystartować z tak dużą pompą, jak był przygotowywany. I dlatego też Urząd Miasta Krakowa, szczególnie Wydział Turystyki, który za ten projekt odpowiada, robi tutaj dużo konferencji, spotkań właśnie wokół tej tematyki, aby ten projekt trafił do jak najszerszego
naszego odbiorcy. Bardzo ładnie ten projekt wiąże się z tym, o czym rozmawiamy, to znaczy się po pierwsze z takim, bym powiedziała, słowem kluczem pionierki, o czym mówiła pani profesor Dajnowicz, dlatego że niezależnie od miejsca, gdzie mieszkały, czy to była właśnie okolica Białegostoku, Łomży i innych miejsc, o których pani profesor mówiła, czy to była cała Galicja, o której mówiła pani profesor Stinia i te krakowianki, o których ona też mówiła, o których ja nie wspomniałam, one wszystkie właśnie są pionierkami swojej epoki, dlatego że na wystawie czy na szlaku można znaleźć nazwiska krakowianek, które były pionierkami nie tylko właśnie w wieku XIX, czy przełomu wieku XIX-XX, kiedy ta walka o prawa kobiet, o prawo do edukacji, o prawo do wykonywania różnego rodzaju zawodów była bardzo silna, ale także pionierki wieku XX, kiedy inne były obszary, powiedzmy sobie, walki o to, żeby kobiety tam mogły zaistnieć na równi z mężczyznami. Nawet dzisiaj rozmawiamy sobie w XXI wieku, ale wszelakie badania socjologiczne i też wydaje mi się, pewne nasze doświadczenie, przynajmniej ja się mogę odwołać do swojego, wskazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, ciągle jakby to słowo pionierki nam się przewija. Czyli samo to, że my też rozmawiamy dzisiaj na ten temat, też myślę, że jesteśmy pewnego rodzaju pionierkami też w edukacji o tym, jak powinna wyglądać pozycja kobiet w społeczeństwie, chociażby między innymi, nie wiem, na rynku pracy, bo to też dużo się na ten temat mówi. Chociaż muszę powiedzieć, że z optymizmem słuchałam tego, o czym mówiła pani profesor Stinia, że tak wiele krakowianek studiowało w Polsce, wtedy właśnie w Krakowie, dlatego że dzisiaj to też jest bardzo duży odsetek kobiet właśnie, które kończą wyższe uczelnie i to dobrze, ale jest jeszcze dużo, dużo do zmiany. Więc pytanie, gdzie te krakowianki można znaleźć? Szlak kobiet Krakowa, krakowianki ma charakter wirtualny, więc odsyłam wszystkich do jakiejkolwiek wyszukiwarki, gdzie można wpisać to hasło, albo temu szlakowi jest też dedykowana specjalna aplikacja, która się nazywa właśnie Szlak Kobiet Krakowa Krakowianki. I ten szlak i ta aplikacja składa się na razie, to jest ponad 100 nazwisk, myślę, że już na dniach będzie tych nazwisk ponad 150, dlatego że ten szlak jest automatycznie, systematycznie uzupełniany i tam się pojawią kolejne postacie kobiece. I można jakby posługiwać się tym szlakiem w taki sposób bardzo autonomiczny. To znaczy się, każda postać kobieca, oprócz takiego bardzo krótkiego biogramu, no niestety wymagania aplikacyjne są takie, że to mogło być nie więcej niż 1100 znaków, ma zdjęcie i ma jedno główne miejsce, z którym dana postać jest związana. Ja przygotowując te biogramy, nie ukrywam, że jednokrotnie było mi ciężko wybrać jedno miejsce takie najważniejsze, ale poniżej też pod tym biogramem znajdują się inne miejsca, z którym dana postać była związana, no bo te kobiety, to już powiedziałyśmy, one były i poetkami, malarkami, nauczycielkami, albo wykonywały różne zawody, angażowały się w różne rzeczy, tak jest ciężko je przyszegregować do jednej jakiejś tam wąskiej dyscypliny. I można właśnie z komórką w ręce spacerować albo po Starym Mieście, wokół na przykład miejsc związanych ze znanymi krakowiankami. Można spacerować miejscami jednej postaci, bo tamtych miejsc na tej mapie jest kilka. Więc jakby tutaj mamy pewnego rodzaju dowolność. Plus tego szlaku jest też taki, że on osobom, które znają Kraków dobrze, jest bardzo łatwy, jest dla nich bardzo łatwy w obsłudze i osobom, które Krakowa dobrze nie znają, też jest łatwy w obsłudze, więc dlatego też bardzo też mocno polecam, żeby skorzystać, spróbować z tego szlaku, no wyciągnąć to, co jest dla nas interesujące. I chciałam jeszcze powiedzieć, że on jest bardzo ważnym też dopełnieniem różnego rodzaju działań miejskich, dlatego że to nie jest tylko charakterystyczne dla Krakowa, ale kiedy bierzemy przewodniki po różnych ważnych albo mniej ważnych, ale interesujących miejscach
na przykład w naszym kraju, one wielokrotnie są pisane z perspektywy właśnie męskiej. Wyjątkiem tutaj właśnie jest Kraków, dlatego że no jeszcze w XX wieku, czy też na przełomie, powstało 5 tomów takiej przewodniczki po historii Krakowa, krakowianki, którym autorkami była Natalia Sarata i Ewa Furgał. I to był taki dobry początek tego, żeby właśnie te działania promujące mieszkanki Krakowa promować. Dlatego, że ja też zawsze studentów pytam, czy oni mają świadomość, jak idą ulicami Krakowa albo jadą na uczelnie, na zajęcia, albo spotykamy się też w różnych miejscach, czy zastanawiają się nad tym, że mijają miejsca, idą ulicami, ścieżkami, po których kiedyś chodzili królowie, chodziły właśnie osoby, które przyczyniły się do rozwoju miasta, właśnie te osoby, które były pionierkami w różnych dziedzinach i często się okazuje, że oni no, o tym nie myślą, a wydaje mi się, że to jest warte zastanowienia się. Ten szlak też właśnie daje takie możliwości innego spojrzenia na przestrzeń miejską. I na koniec chciałam powiedzieć, że on jest też świetny do wykorzystania na lekcjach historii, dlatego że nie trzeba dużo czasu, żeby taki szlak otworzyć, żeby na niego popatrzeć, żeby z niego skorzystać, więc naprawdę w ciągu tych 45 minut lekcji historii jest dobry do wykorzystania. Także bardzo serdecznie Państwa na ten szlak zapraszam. Dziękuję bardzo. To teraz spędzając weekend czy wakacje w Krakowie, proszę sobie pobrać tę aplikację i skorzystać z niej i dowiedzieć się więcej. Ja tutaj w ostatniej rundzie pytań chciałabym zacząć teraz od pani profesor Małgorzaty Dajnowicz i zapytać trochę o okres późniejszy, okres PRL-u. Jak wówczas wyglądała ta kwestia edukacji kobiet? I chciałam tutaj zapytać też o Ligę Kobiet. W sensie, co to jest za organizacja? Czy ona jakby tak naprawdę miała takie realne znaczenie, jeżeli chodzi o sytuację kobiet w tym okresie? Szanowni Państwo, Polska Ludowa to okres, kiedy rzeczywiście kobiety pozbyły się analfabetyzmu, tak? Poszły w dużej masie do szkół, przynajmniej na poziomie elementarnym, i ten analfabetyzm został właściwie zapomniany, chociaż jeszcze myślę w 1945 roku był wszechobecny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Polska Ludowa, okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jest to czas oczywiście trudny, jeśli chodzi o inicjowanie ruchu kobiecego. Liga Kobiet była to organizacja powołana w 1945 roku, nawiązująca nazwą do organizacji sprzed jeszcze okresu odzyskania niepodległości. Oczywiście nawiązująca nazwą, natomiast cele statutowe i zasięg oddziaływania, kierunki działalności były zupełnie inne. Organizacja utworzona przez liderki związane z ruchem w znaczącej mierze komunistycznym jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Organizacja w zamierzeniu władz partyjnych, masowa, jedyna, uzależniona od partii, ale także, zwłaszcza na poziomie lokalnym, starająca się reprezentować różne środowiska kobiece. Mimo że była to organizacja, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, związana z ruchem komunistycznym, kierunki tej aktywności tej organizacji wyznaczane były przez władze partyjno-rządowe, na przestrzeni lokalnej starała się również pomagać kobietom w różnych formach, między innymi poprzez powoływane poradnie prawno-społeczne, poprzez edukowanie kobiet, inspirowanie właśnie podejmowania kształcenia, poprzez organizowanie kursów zawodowych, zwłaszcza po 1945 roku, kiedy to kobiety także zmuszone poprzez sytuację wojenną musiały pójść do pracy. Oczywiście w różnym stopniu to wyglądało na różnych poziomach i w różnych regionach, aczkolwiek z całą stanowczością nie był to ruch oddolny, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli o różnego rodzaju organizacjach społecznych aktualnie powoływanych.
propartyjna, również ważny kierunek aktywności tej organizacji, działalności. Jest to oczywiście utrwalanie pewnego porządku komunistycznego w Polsce. Organizacja, która miała także za zadanie wspieranie ustroju ówczesnego, rozwijająca się falami, oczywiście od 1945 roku do 1989 miała różne kierunki działalności, aktywności. Myślę, że najwięcej dobrego dla kobiet ta organizacja mogła zrobić na przełomie lat 60. i 70., a zwłaszcza w początkach lat 70., kiedy to dysponowała największymi zasobami finansowymi i najbardziej rozbudowanymi strukturami. Dziękuję bardzo, pani profesor. Teraz chciałabym zostać w tym okresie Polski Ludowej. Zadać pytanie pani profesor Agnieszce Chłoście-Sikorskiej o to, jak wtedy wygląda edukacja kobiet w Krakowie, czy coś się zmieniło, ale też w opinii pani profesor, czy był to okres równości szans, jak się często jakby tutaj mówi, czy niekoniecznie, dlatego że znalazłam też taką opinię jedną z jednym z artykułów, że jakby w tym początkowym okresie był to okres faktycznego dążenia do jakby pokazania kobiet w różnych sferach życia, ale potem ten model Matki Polki był tym przodującym i to jakby odsunęło ten pierwszy model. To jest była oczywiście jedna z opinii, więc jestem jakby ciekawa, jaka jest opinia pani profesor. To się pięknie wiąże z tym, o czym mówiła pani profesor Dajnowicz, dlatego że rzeczywiście okres Polski Ludowej to jest czas bardzo wielu takich zjawisk, które nie występowały wcześniej. Między innymi walka z analfabetyzmem jest jednym z takich zjawisk, ale innym zjawiskiem jest to, że nie mamy już to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli że osobne mamy szkoły dla kobiet, osobne mamy szkoły dla mężczyzn, dlatego że tutaj to równouprawnienie było odgórne, państwowe, partyjne. I ciężko tutaj też spojrzeć na edukację jako na jakieś na przykład charakterystyczne zjawisko, powiedzmy, krakowskie, dlatego że to zjawisko było w dużej mierze po prostu ogólnopolskie. Rzeczywiście kobiety, dziewczyny, dziewczynki też, zgodnie z przepisami prawa oświatowego ówczesnego, chodziły do szkół. Oczywiście tutaj nie czas i miejsce na wgłębianie się w różne reformy oświatowe, które były w tym okresie po 1945 roku, ich było dużo, były skomplikowane, niektóre były też takim elementem zaszczepienia wzorców radzieckich, które się nie przyjęły, z których się potem szybko wycofywano, ale jakby zbierając to, co się wydarzyło w całość, odnosząc się też do tych zmian. Rzeczywiście do dzisiaj obserwujemy takie zjawisko pewnego sfeminizowania zawodu nauczycielskiego, które wynika nie tyle bezpośrednio z tego okresu, z tego systemu, tylko przypuszczam i też różne badania też wskazują na to, że wiąże się to też z tym, że uposażenie i zarobki nauczycieli nie są jakieś duże i nie każdy też może sobie pozwolić na to, żeby w tym zawodzie pracować. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa związana jest też z tym, że to równouprawnienie rzeczywiście spowodowało, że te kobiety mamy po 1945 roku rzeczywiście wykonujące zawody, tak zwane zawody męskie. I tutaj to takie sztandarowe hasło kobiety na traktory, kiedy nam się pojawiają te kobiety wykonujące właśnie różne zawody, także murarki, mamy budownicze, chociażby, nie wiem, budowniczy Nowej Huty, co oczywiście ma też oprócz tego równouprawnienia, o którym już powiedziałam, drugie dno, po prostu potrzeba było rąk do pracy. Ręce damskie czy ręce męskie są ręcami do pracy, a że Polska po II wojnie światowej wymagała odbudowy, więc władza rękami żadnymi nie gardziła. Nawet mam takie wspomnienia 15-latek, które pracowały przy budowie Nowej Huty na przykład, co było wbrew przepisom prawa, one się nie przyznawały do tego, że miały 15 lat, ale też nikt za specjalnie nie doszukiwał metryki, bo dobrze pracowały, więc to było wystarczającym powodem, żeby je tam zatrudnić.
Natomiast skąd się bierze to podejście takie zmiany? Oczywiście z koniunktury gospodarczej, bo kiedy po 56 roku, czy może generalnie z początkiem lat 50., powiedzmy, rynek pracy się wysycił, zaczęło się pojawiać bezrobocie, do którego władza nigdy się oficjalnie nie przyznawała, to też pojawiały się takie informacje, że faktycznie działania związane ze zwolnieniami kobiet i stąd też nawet widoczna jest też narracja w tej propagandzie państwowej, czyli właśnie kobiety, wróćcie do roli matki, żony, te mamy całą gamę chociażby artykułów w jednym z naczelnych kobiecych pism tego okresu, czyli Przyjaciółce, gdzie są właśnie pisma, czy też artykuły były poświęcone temu, że nigdzie indziej kobieta się tak dobrze nie sprawdza, jak właśnie w roli żony i matki. Czyli ta Liga Kobiet, o której pani profesor mówiła, też miała swoje znaczenie, dlatego że ona, nawet jej się oberwało, czy członkiniom Ligi Kobiet, za to, że broniły tych Polek i praw pracy Polek właśnie zwalnianych i przenoszonych na inne stanowiska. Więc to wszystko jest jakby traktowanie kobiet i sytuacja i na rynku pracy jest bardzo mocno związana z różnymi fluktuacjami związanymi po prostu z rozwojem gospodarczym. Natomiast chciałam jeszcze jakby odnieść się do jednej rzeczy, że bycie nauczycielką, bo tutaj w dużej mierze koncentrujemy się dzisiaj wokół oświaty, czy nauczycielem generalnie w Polsce Ludowej, to było bardzo trudne zadanie. Dlatego, że trzeba było po pierwsze i wykonywać swój zawód najlepiej, jak się potrafiło, ale po drugie trzeba było jeszcze uczyć tak, żeby nie narazić się za bardzo władzą, bo mamy przypadki liczne nauczycielek, nauczycieli, którzy byli przenoszeni albo wręcz zwalniani z pracy za to, że nie nauczali zgodnie z narzucaną linią, czyli na przykład mówili o różnych wydarzeniach, chociażby o Katyniu, a z drugiej strony właśnie tak uczyć dzieci i młodzież, żeby w jakiś tam sposób odnosić się też do tego, co oni słyszeli w domu, bo nie ma co ukrywać, że bardzo wiele było rodzin takich, które mówiło wprost swoim dzieciom, że to, co słuchacie w szkole, to jest nieprawda, głupoty są po prostu, że było tak i tak. Dlatego też naprawdę tutaj trzeba oddać nauczycielom, że mieli trudną rolę do spełnienia, żeby tak uczyć, szczególnie historii czy języka polskiego, żeby godzić te wszystkie role związane z tym, co im narzuca państwo i partia, a z tym, co od nich wymaga społeczeństwo. I tutaj mamy też różne postawy. Jedni to robili lepiej, drudzy to robili gorzej, ale tak jak już powiedziałam, wcale tak łatwo nauczyciele w tym okresie nie mieli, dokładając też do tego, że mieli różnego rodzaju inne zadania do wypełnienia, chociażby właśnie uczestnictwo w tych działaniach takich indoktrynacyjno-propagandowych, to wydaje mi się, że czytając też różnego rodzaju opracowania dotyczące podsumowań edukacji okresu PRL-u, w dużej mierze z tego zadania takiego kształcenia dobrego młodzieży się wywiązali. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie już w tym naszej rozmowie. Pani profesor Maryjstini, chciałabym się jeszcze trochę bliżej przenieść do tego naszego czasu i zapytać o podręczniki szkolne. I o to, czy w podręcznikach szkolnych do historii jakby pojawia się temat kobiet, na pewno się pojawia. Chciałam zapytać o to, jaki jest obszerny, o jakich kobietach najczęściej się mówi i czy jest szansa, że będzie ich więcej. No bo tych projektów różnego rodzaju, które jakby pokazują Polki w historii, jest coraz więcej i to bardzo dobrze, ale czy to się ma szansę przenieść również na tą sferę edukacji? Podręczniki piszą najczęściej mężczyźni. Ale ja tylko jeszcze chciałam, jeśli można, takie jedno słowo odnośnie PRL-u, ponieważ to się bardzo wiąże z tym początkiem naszej rozmowy i o tym, jakie były możliwości karier. Więc one wcale nie wybuchły tak w PRL-u, jeśli chodzi o zwłaszcza lata, pierwsze lata 50., 60. czy nawet lat 70. Przebić się i uzyskać tytuł profesorski, to by tam było też wcale niełatwo. Myślę, że to też jest taki pewien element, który zmienia się, ale nie zmienia się w takim tempie, czy nie zmienia się w takim tempie, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Ale wracając do podręcznika.
Rzeczywiście, postaci kobiece są, ale one są, właściwie można powiedzieć, w kilku grupach. To znaczy, albo są to władczynie. Władczynie rozumiane w różny sposób, czyli te pewne samodzielne kobiety typu Elżbieta I, Katarzyna II, ale mamy też głównie żony monarchów, które są wspominane w, jakby przy okazji. Kolejną grupę stanowią święte. Kolejną grupę stanowią osoby związane ze światem kultury. Czy w końcu kobiety, jak w wypadku zwłaszcza kobiet związanych z historią Polski, kobiety walczące, kobiety, które się w jakiś sposób włączają w ruch narodowo-wyzwoleńczy, ale też takie kobiety bohaterki innych krajów, które tam w zbroi się pojawiają. Zresztą najczęściej jest, jeśli byśmy mieli brać pod uwagę historię Polski, to mamy na kształceniu elementarnym, ponieważ mamy różne stopnie, w związku z tym różne stopień uszczegółowienia i pojawienia się tych różnych postaci. Na poziomie elementarnym to jest chronologicznie idąc do Brawa, później Jadwiga, Bono, Anna Jagiellonka, troszkę nam się później to zmienia, Marysieńka Sobieska, prawda, ewentualnie jeszcze inne władczynie królów elekcyjnych, ale one są tam traktowane głównie właśnie jako, może to nie będzie zbyt tak, to będzie zbyt okrutne, ale powiem tak, jak dodatki do władców, tak, czyli one nie są tam, nie stanowią tam jako jakichś samodzielnych postaci, tylko często są uwikłane i pokazane w takich konfiguracjach niemalże romantyczno-miłosnych, prawda, Barbara Radziwiłłówna i tak dalej, więc to są takie rzeczy, gdzie ta rola kobiety sprowadzona jest do takiej roli partnerki, ale nierównoprawnej partnerki głównego bohatera. Zresztą nawet tak silna osobowość jak Kleopatra też jest zazwyczaj w kontekście ewentualnych romansów z wodzami, nazwijmy, Cesarstwa Rzymskiego. Troszeczkę to się zmienia w wieku XIX, kiedy nastąpiły generalnie zmiany, o których tutaj wspominaliśmy. Pojawiają się postaci kobiet naukowców. My mamy tą swoją standardową postać, prawda, Marie Curie, która jest oczywiście zazwyczaj w duecie z mężem. To jest uwypuklane, natomiast już niewiele wspomina się o indywidualnym Noblu, prawda, tylko to jest zazwyczaj w parze. Już nie wspomina się o jej córce, też wybitnej naukowczyni. Więc ten przekaz, jaki nam podręczniki dają, jest przekazem, który budzi we mnie pewien dosyć, tak? Czyli nie mamy pokazanych kobiet, które mogą być pewnymi wzorcami, które mogą być pewnymi modelami takimi kobiet właśnie, które są w pełni świadome tego, co robią, dążą do określonych celów. Są wykonane bardzo wybiórczo, to znaczy mamy Margaret Thatcher, mamy Mary Monroe, mamy Matkę Teresę, prawda? Ale nie ma takiego spojrzenia na to, że postaci kobiece mogą nieść ze sobą bardzo duży ładunek takich treści i wychowawczych, i historycznych. Dziewczęta nie dostają wzorów właśnie takich kobiet, które są, bo bardzo niewiele, może nie tyle nie całkiem, ale bardzo niewiele dostają takich wzorów, które mogą być takim można się skupić i zastanowić, dlaczego tak właśnie się stało. Przepraszam, nie wiem, jak pani, ale ja słyszę cały czas jakiś głos. Tak, rozumie mi się ta rozmowa, bo mam wrażenie, że ktoś coś jeszcze. Także podręczniki stanowią niezaprzeczalnie podstawowy środek dydaktyczny. W tym wypadku
nie do końca tworzą nam taki obraz kobiet, które są potrzebne współcześnie, współczesnej dziewczynie, współczesnej uczennicy, bo tak jak już mówiłam, to są absolutne epizody, do których dołączają też no, postacie tragiczne, oczywiście jak chociażby Siedzikówna, która stała się też właściwie takim stałym elementem, stałą postacią w podróży historii najnowszej. Ale już jakichś kobiecych postaci z okresu historii współczesnej jest no, wbrew pozorom, poza przywódczyniami państw bardzo, bardzo niewiele. Nie ma takich postaci, które były przykładem godzenia różnych ról. Je pokazuje się jednowymiarowo. Albo jest to żona, albo jest to polityk, albo jest to naukowczyni, tylko w jednym wymiarze. Nie ma pokazanych pewnych takich złożoności różnych ról kobiet, jakie muszą one wykonują w różnego dnia. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja mam nadzieję, że życzę to w sumie wszystkim państwu, którzy słuchają, żeby to się zmieniło, w sensie na tym poziomie i edukacji, i tym poziomie później, żeby się o tych Polkach mówiło więcej, kobietach w ogóle mówiło więcej. Pani profesor, proszę. Jeśli można. Właśnie tu mi się nasunęło tak a propos o chociażby II Rzeczpospolitej. Mówimy o osiągnięciach naukowych, mówimy o szkole warszawsko-lwowskiej, matematyczno-filozoficznej, podkreślamy ogromne znaczenie. A nie pamiętamy o tym, że mamy wówczas też znakomite naukowczynie, które są absolutnie wyjątkowe i dla mnie taką wyjątkową postacią jest pierwsza pani profesor, jaka uzyskała to stanowisko, Helena Wilman-Grabowska, która była znakomitym profesorem sanskrytu, znała się w 16 języków, była absolutnie najlepszym, najznakomitszą naukowczynią, której prace do tej pory są cytowane. Może powinniśmy rozszerzyć ten kanon dumy również na postaci kobiece. Zwłaszcza, że powinniśmy pamiętać, że część kobiet, które chociażby wyhabilitowały się czy w Krakowie, czy we Lwowie, zasiliły nowe ośrodki uniwersyteckie, jak chociażby Poznań, reaktywowane Wilno, czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. To myślę, że też są ważne postacie i może warto też sięgnąć właśnie po takie i pokazać właśnie je również podręcznikiem. I się całkowicie zgadzam. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie kanon dumy, który można rozszerzyć. I jakby tutaj do Państwa, którzy nas oglądają, to też polecam jakby odcinki poprzednie tego programu i te, które będą, dlatego że to jakby o Polkach mówiło się w bardzo różnych kontekstach i myślę, że wiele ciekawych postaci może się pojawić. Choć chciałabym, żeby to były nie tylko programy takie jak te, tylko również właśnie trafiło to do podręczników i trafiło do szerszego grona odbiorców. I przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim Paniom za przyjęcie zaproszenia, za opowiedzenie o tych aspektach Polek w historii, Panią profesor, za to, że zgodziły się, że poświęciły czas, a to, że przybliżyły tak ważny temat. Więc ja tutaj bardzo dziękuję za udział. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. I dziękuję również wszystkim Państwu, którzy nas słuchali, którzy oglądają kolejne odcinki programu. Jakby tutaj polecam, żeby wrócić, że ktoś z Państwa nie ogląda poprzednich, żeby śledzić kolejne i żeby polecać swoim znajomym, żeby udostępniać właśnie po to, żeby pokazać, że jest to ważna część polskiej historii, o której się często nie mówi, którą się często też trochę lekceważy, no bo tutaj warto sobie to powiedzieć. Myślę, że jeżeli ona trafi do szerszego grona odbiorców, to będzie tylko z pożytkiem. Więc dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję.